Posłuchajcie, jak to ładnie gada, kurwa. 666. Nie, 666. Kurwa, co to za kierunek? Tak jak wam mówiłem, kierownicy nie ma, chuj wie jak tym się jeździ. Teraz się na umie. Panie, kierownicę daj ta kurwa, bo nie mogę wyjechać. Fajne. Stroboskopy muszą być, kurwa, dyskoteka ma działać. Nie, nic nie, nie zadba chyba i na tego. No może. Kurwa, ja... Ty, Heniek dalej jeździ nim? Nie, nie jeździ. Nie, Heniek nie ma. Kurwa, Heniek to mi kiedyś tym spychem, kurwa, dziurę wykopał, żeby mu serwis olejowy zrobić. A drugim razem twój szwagier Łukaszku podjechał, kurwa, T-Rexem, wypierdolił jamę. Kurwa, wszedłem do dołu, najechali spychem na mnie, odkręciłem pokrywę. Kurwa, wylałem olej, oni wlali od góry, wypuścili mnie na wolność. No, były czasy, kurwa. Pozdro dla ekipy i łysy, ty, kurwa, najlepszy operatorze. Jeszcze nagramy z drugiej strony. Dobra, patrzę się od tego, to kurwa będzie, że rezerwa wlazła. Może być. Ale on, kurwa, ładnie mruczy. A tak w ogóle to tu są kiełownice. Tak, to jest, A2O? Woda. No. No popatrz, popatrz, kurwa. A myły kaniny mają inaczej. Łeno musi mu dolać i będzie żyło. Tak, proszę. Dobra. No i zapol na dotyk, posłuchajmy jak to piknie. Ale trąbi. Słuchajcie symfonii pracy od Caterpillara. Kurwa, to jest to lubię. Idę z drugiej strony, nagram engine'a. To się dzieci nazywa kultura pracy. Tutaj kolega pompę wody wymieniał, coś tu robił, ale... To tutaj ma pompę, nie? Widać, taka piękna, nowa. I ostatnie dzieci to samochody, to ta na trakcie szkółeczka. I to powiesz o podrabianych kryskach. Do dupy. Czyli te to bisio do Yondera kupuj podrabiane, kurwa, będzie taniej. Podrabiamy jak do żebraków po raz drugi, kurwa. Oj, zobaczcie, jaki kurwa to ma ładny lemieszek. A czemu ja tu dzisiaj jestem? Bo kurwa będziemy z Adamem, wpadli my na genialny pomysł kurwa parę dni temu. I będziemy przed agrożebrakami kurwa wiatę budowali. Później wam dogram w tym kawałku, ile ją mam materiałów zgromadzonych. I jak kurwa trenuję, zanim dojadę do kurwa Barszczykowa. Żeby nie dostać w pierdolu od grupy przedszkolaków, zwanej teletubisiami. To ten kurwa, zobaczycie jak ja ćwiczę. Ładna maszyna, nie? I tu mekalakus w tym silnik robiłem rok temu. Oczywiście zadzwonili, że się spierdolił na gwarancję, a to bo się kurwa woda się wlała kurwa do filtra oliwy, nie? Kecz otwarty, roztwarty. Tu się wlała do filtra oliwy, co ja pierdolę, do filtra powietrza. Wlała się woda. Ja mówię, że to kurwa raczej niemożliwe. Mówię, chuj wie co by się musiało stanąć, żeby turbo w drugą stronę wodę wepchło. Posprawdzajcie wszystkie węża. Ten zbiornik jak go robiłem był pęknięty, ponoć go później wymienili. Któryś wąż się przetarł, lało się. A już chcieli silnik wymieniać i kurwa reklamacyjne po roku i 4 miesiącach, żebym go zrobił. Powiedziałem, że nie wuja, jak zwykle. I zobaczcie, oni go chyba tylko troszeczkę podmyli. To jest dojczyk. Taki sam jak we Friendsach latał i kurwa w wielu innych maszynach, kopaczkach, agregatach. Bardzo dobre silniki, tylko kurwa niech je chuj szczeli przy naprawie. To nie moja bajka, kurwa. Nie lubię dojca kurwa generalnie naprawiać, chociaż mam bardzo dobre zdanie o tym sprzęcie. Bo kurwa fajnie się na nich pracuje, są dosyć żywotne, ale jak to mawia kolega serwisant z dojcza, tu musisz kurwa zapomnieć wszystkiego, czego się nauczyłeś i uczyć się od nowa, nie? Czym ta się cześć? Już tak się śmieją, że pokazałem. Dobry! Kim my tu kurwa jesteśmy?
Siema, Adam ze strony. Patrzcie jak ładnie, pokaż łapy kurwa pracującego człowieka, bo oni tylko nitoklepa oglądają kurwa tego Barszczykowskiego. On tylko dmuchał dzisiaj bizona. Jak on wyglądał chłop w sobotę? Kurwa, to murzyny nauczyliby się być od niego ciemni. Zobaczcie, prawie że jest odmuchany. Mamy tak kurwa kilka maluteńkich wycieków, ale wlałem ten rzadziutki olej kurwa z angielskich kopaczków. I tak, mówiłem młodemu, że chyba tu cieknie. Mówi kurwa nie. Ale to już po żniwach zrobimy. Musi być nowy o-ring, nie miałem tego dużego. To gdzieś tu się kurwa sączy, ale najważniejsze, że na wężach trzymie. To tu szacun kurwa i tu gdzieś podkapuje chuj leczenie z tych. Dobra, tam mniejsza z tym. Filtr jeszcze raz ściągnę i zalejemy go tym razem HL68, jakbyście tam mieli wprawę. Tu u góry jest kurwa w miarę ok. Nie ma się co przypierdalać. Nie cieknie nam jeden siłownik kurwa na przedzie, ale to on ciek. I dwa węże do wymiany. Aha, to z tego siłownika tamtego nakapało? Tamtego. Z tamtej drugiej strony. No to on przed żniwami już był wujowy. Ale dobra tam. Słuchaj, mam nowy. To jeszcze tata załatwiał to, no i wyżej go założymy. No i co? O, miałem się wam pochwalić, kurwa. Łopony to my to mamy od nowości. Nuwencja. Kurwa, ta Nuwencja. Od nowości śmiga. A ta chyba... Kurwa, w 85. Gdzieś zobaczymy później datę produkcji. Ten kombajn miał 2 lata. Tato najechał na jakąś blachę. Rozjebało ją tutaj. Pożyczyłem takiemu chujowi, kurwa, na żniwa, nie? Miał se zwulkanizować. Mówię, kurwa, pożyczę ci dziadu jebany. Tylko, kurwa, oddasz ją zwulkanizowaną, nie? No i oddał zwulkanizowaną. Tylko, kurwa, oddał zwulkanizowaną tutaj po boku. Tak była rozjebana, cała pęknięta. Chłopaki to, kurwa, busem lecieli, kurwa, tam przez jego wiochę. Załadowali to wieczorem. Rano, kurwa, przyjechałem. Mówię, że to nie moje koło. Jechali drugi raz. Wyjebali mu to pod bramą, jeszcze się zapał. O się okazało, że chuj sprzedał, kurwa, kombajn z moją oponą, nie? No i teraz gościu siedzi mi, kurwa, ile nowa kosztuje? Ponad 3,5 koła. 80-90 zł. Prawie no, kurwa, i byłem, dzisiaj z nim gadałem, kurwa, ma nowe chłodnice i w chuj części do bizona, bo on kupował Leksjonów i innych tam. Oczywiście je weźmiemy, kurwa, i będziemy żądali, kurwa, jeszcze zwrotu pieniędzy. Grunt to mi coś pożyczyć, nie Adaś? Tak jest. Albo ja komuś, kurwa, i wtedy ma przejebane. No i co? Ile miałeś awarii od piątku? Jedną. I co to się tam stanęło? Paluszek mi się urwał tylko. Taki, co mnie zablokował. No i musiałeś blachę odkręcać? Odkręcałem blachę ślimaka, wyciągnąłem skórę, palec, skórę, bo oczywiście z plastyki tulejki robią. No, to jest i poracha. I kurę się rozpadają. Żeby kurę głupia zableczka wyciągnęła, kurwa, ten tulejkę to rozerwała, jest masakra. To jest... No, ale szacun tak... dla tych, co podrabiają, kurwa. Razem staniecie przed sądem z Teletubisiem, kurwa. Ale tym, kurwa, w niebie chyba tym razem. Ta, wy i niebo, kurwa. Opowiem wam kawał piekla, ale to kiedy indziej. Dobra, ja mam dzisiaj, kurwa, nietypowe zadanie. Jakie to ja mam zadanie? Zrobisz trycki do 60. Jeden jaki był? Ameliniowy. Ameliniowy, kurwa. I co z tym to... ameliniowym było? Czyli nic nie leci przez wtrysk, przez końcówkę, tylko z powrotem wraca. A wiesz czemu? Zatarcie pewnie w ciorty. Ni wuja. Palcami się odkręcało, kurwa, ten. Kurwa, ten kieliszek, kurwa, z końcówką. Tą obsadę. No i też może być. Dobra, idę tam zepsuję i później pogadamy. Nara. W 60 też mamy poważną awarię, bo kurwa cieknie tędy paliwo. Trzeba będzie odkręcić zasilającą, zobaczyć. 20 parę lat jeździła, aż umarła. Dobre. A już jest gdzieś 19:30, poniedziałeczek. To ja wam tu dzisiaj pokażę, kurwa. Wiesz, Teletubisiu, co to kurwa jest? Tam nie wiem, czy się doliczycie. Tu aż tam do końca. Mam stali na jakieś 800 metrów hali. Blachy już na tyle nie mam, ale kurwa konstrukcji nośnej jest w chuj. Wpadli z Adamem na pomysł, że dobudujemy taką na szybkiego, ale taką prostą, prowizoryczną halę na maszyny. Tak, żeby teraz chociaż ten bizon wjeżdżał z kederem, bo tu mi się nie mieści, a pod wiatę z drugiej strony na styk wjeżdża. O, życie jak ktoś piknie gada?
Amerykańska fura sąsiada. No. I zobacz, teletubisiu, kurwa, zaraz ci pokażę, czym my się różnimy. Oprócz tego, że jestem duży i silny, a ty mały, przestraszony i kurwa nie zdara. Jeszcze do tego pierdoła. O, że u mnie takie maliny kurwa rosną. A ty to chuj wie, co ty tam jadasz. Pewnie kurwa gdzieś na rowie coś wyżresz. Jak na kurwa chujowego melioranta przystało, co mu ziemniaki tono kurwa w ogródku. A to nie moje, to od sąsiadki pani przerosły. Bardzo dobre. I tyle. No w sumie moje, bo kurwa, kogo głowa tego włosy, nie? Trochę mnie tu zarosło, to trzeba będzie pokosić. Ale zaraz się widzimy. Zobacz tyle tu, bisiu, kurwa. Tu mam jeszcze blachę. Ale to nie jest taka blacha jak te kurwa główna. Tylko ocynkowana. I taka pancerna, kurwa, nie wiem, czy to półtorówka, czy dwójka. Powiem wam, że jeden taki arkusz, on ma chyba coś kurwa koło 8 metrów. To w 6 trzeba było nosić, nie? To są te, co na dachu mam, tam na hali. To z tego jeszcze ze 300 parę metrów się opierdoli. A zaraz pokażę, co ci dam w prezencie, żebyś ty se mógł swoją wiatkę kurwa wreszcie wybudować po żniwach, bo coś plony nie będą rekordowe. A jak ci kurwa z tobą skończę gnoju, to z reklam też już się nie będziesz utrzymywał. I to nie chodzi kurwa o to, że jakaś zawiść tam jak mi dzieci pierdolicie, że ja mu kurwa zazdroszczę. Nie, nie, nie. To poszło o coś innego, ale ten mały wujek, co to go pozdrawiam, Nitokleb Barszczykowski, zakaz wjazdu, se tak nagrabił, że mu dopierdolę mu za wszystko. No, a jak już upadnie, to wam wytłumaczę dlaczego. Zaraz będziecie widzieli, jaki prezent dostanie. No już jestem, za chwilę będzie niespodzianka, przygotujcie się wszyscy, w szczególności Nitokleb statkiem, ponieważ blacha bardzo podrożała i nie będzie was prawdopodobnie w tym roku za wasze marne plony kupić blachy i stali na hale, a eternitem już nie wolno, to dostaniecie prezent. Ciekawe, czy kto zgadnie jaki. Powiem, że taki jak kurwa pierwsze odcinki po przerwie kolega wrzucił siebie na kanale i tam była taka akcja śmieszna. No, co to ja robiłem, kurwa? Prezent na wiatę dla klaunów. Bo będą w tym roku mieli, kurwa, dzięki takim wysokim plonom, kryte strzechą. Widzicie? Wybronowałem to moje sześciuntko. Nauczę się to, kurwa, uklepywać. Nitoklep szczególnie. I będzie miał kryte strzechą. Także tylko poczekam, aż któryś ze znajomych będzie leciał tam na Pomorze. Rzucimy mu to na przyczepkę. A będziesz miał kurwa prezent ode mnie. Także pozdrawiam i bardzo dobry pomysł. Trzymaj ta maszyny pod dachem. Bo kurwa ten garaż z niebieskiej blandeki to tak trochę słabo kurwa. I nie żebym to mówił z zazdrości czy coś. Tylko ci dobrze radzę, głąbie. No. Także do następnego, a następne odcinki będą jeszcze śmieszniejsze, bo mnie kurwa nie przeprosiłeś. Dobre, ta godzina. Tutaj mamy emeryta, wydmuchany elegancko, Adaś się spisał. Kurwa mi telefon piszczy. Uciekaj z kadru, bo cię sfilmuję. Mamy malutkie wycieki, ale to te węże mamy do wymiany. Jutro chyba wymienię siłownik na nowy. Nie będę się pierdolił, bo mam. Czy on już leży prawie 40 lat na magazynie. No, niech idzie w ruch, a tamten se zimą uszczelnie. Ogólnie jest spoko. Tu mamy Hederowskiego. Co nam się kurwa zaczęło sypać w sobotę? A to łożysko na targańcu. Już kurwa widać kulki, kurwa pokrywki TRS-y wylecieli. Słabo widać po ciemku. Ale jest okej. Okay. Co my jadać teraz? Zapierdalamy po piwo i po piłądze, tak? O, ostrość ja traci. Nie, kurwa, po zapłaty za twoją ciężką pracę. Kurwa, liczyliśmy. 3 godziny 55 minut, kurwa 5 hektarów. Tam było dokładnie ile? 4,90. 4,90 dokładnie, no. No, to kurwa.
Brawo, Adaś. Mów, brawo ty. Brawo ja. Łapa, kurwa. No co ty dzisiaj puszkowe pijesz? A no chuj, mi się kurwa, to... Dobra. Jakiś jeden prezes, że nie masz dokupić. No nie stać mnie, kurwa. Za słabo, kurwa. Za słabo niewolnicze roboty wykonujesz. Także do jutra, ludzie, nara.